Dzień dobry. Piątek, 5 lipca, godzina 13:30 i już jesteśmy na Zamku Muchowskim i zaczynamy zwiedzanie Lata Kwiatów. Na zamku wystawy i sprzedaż kwiatów różnego rodzaju, jak widzicie się za mną. Zapraszam. Mnóstwo różnych kwiatków i kwiateczków. Takie wystawy na zamku. Oświetlenie. Grzyby. Sala rycerska. Monstera. Pomalowany liść. Adrian Dworowicki. Zdjęcie kościołów świętej Anny i panorama. Ta pocztówka, jej się pokazywałem chyba. A to mucho gwiaździste niebo. No. Zapachy. To jest najciekawsze tutaj. Fajnie, fajnie. Te kwiaty wszystkie są prawdziwe tutaj. Więc zapach jest niesamowity. Znowu Adriana rysunki. Tak, pani dyrektor? Dama w kwiatach. Więcej zapachów. Tym razem nie cięte. O, dużo fajnych roślinek. Mamy taki flow na Lato Kwiatów, że jak polujemy na jakąś konkretną roślinkę, to kupujemy ją w piątek właśnie, tak jak teraz. O takiej porze, kiedy wszystkie są jeszcze świeże, nieprzebrane. A później w niedzielę wieczorem, jak już są przebrane, to patrzymy, czy są jakieś obniżki. I te roślinki są trochę już zmaltretowane, trochę przywiędłe, ale można je kupić właśnie za ułamek ceny i niektóre nawet odrosną fajnie, więc w piątek konkrety, a w niedzielę loteria. Niemalże. Wiem, że też bananowce chyba będziemy teraz przechwytywać, bo są ładne i w dobrych cenach chyba. No. Że jakieś piątkowe zakupy faktycznie
się zadzieją. To są całkiem fajne takie hantelki, złapać tak tu, 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 tu. Krzaczek hantelkowy. Wcale nie pachnie. Małe, urocze, tu są też różne, dziwne. Tak, ja to widziałam właśnie do mamusi. Kolczaste, mięściaste, do wyboru, do koloru. Taka wystawa. No, no. We wnętrzu urzędu miejskiego. Też super pachnie. Tu fajnie widać herb od Mchowa nawet. Kamera źle mi się odbija. No i wychodzimy z urzędu miejskiego. Zobaczymy, co dalej, gdzie się udamy. Jeszcze więcej sukulentów, kaktusiczków. Mama, wzięłaś mój portfel? Tak, wzięłam. Jakie? Mam jedno rożdża. Każdy inny. Niby ten sam gatunek, ale każdy wygląda całkiem inaczej. Więcej roślinek. Ale fontanny. No, kiedyś wyląduje taka w naszym ogrodzie. Dobra, chaotyczny relacji, ciąg dalszy. Więcej roślinek. Pierwsze zakupy poczynione. Bananowiec. Coś tu pisze na tym bananowcu. Musa bio bananowiec. Wytrzymuje minus 17 stopni. Taki wielki będzie? To on się na ten, na styliku nie zmieści. Także mamy bananowca. Gosia sobie kupiła paprotkę. Mówi, że to inne paprotki niż te, co u nas na ogrodzie rosną. Tych z ogrodu nie chciała. Więc ma paprotkę Neprolepis. Albo to jest przypadkowy jakiś papierek. A może i nie. Neprolepis.
I jeszcze mamy trzy nowe kaktusy, no sukulenty trafiły na półkę, na parapet sukulentowy. Taki. Taki. Oraz taki. A ten w ogóle zakwitnął. To już kiedyś pokazywałem, ale nie był zakwitnięty. No, także trzy sukulenci jako kaktusy. Jeżeli chodzi o korowód, spacerujemy sobie dalej do przodu. Nie robimy przestojów, bo jak korowód się zatrzyma, to wtedy oficjalnie rozpoczniemy. Pozdrawiamy grądy, tak, bardzo ładnie. O, pani się uśmiechnęła, macha. Druga pani też. No, coś czuję, że tutaj komisja będzie miała ciężki, twardy orzech do zgryzienia. Jarnołtów, ale fajne stroje. Pani taki słodki ciężar w takim nietypowym blusku. Ale bardzo ładny. O, pani się odwróciła teraz. Jasienica Górna! Pozdrawiamy. Tu jakieś widzę elementy, nawet takie... Indie? No tak, to nie. Pani się uśmiechnął troszeczkę. Oczywiście publiczność też może się uśmiechać. Drodzy Państwo, łamiamy się, że dzisiaj wszyscy się uśmiechamy. Dziś i jutro, pojutrze. Tak, żeby były zakwasy, które utrzymają się przez rok. A tu Lasowice i legenda polskiej motoryzacji. Słynny wiatr 126B. Specjalnie w rekordześci 3 strojowy. Jak widać, Państwo się napracowali. Czy to już wszystko? Piotr Wilczer jest. Nie, tylko zakręt. Pozdrawiamy również Piotrowice! Dalej, Radnowice! Pozdrawiamy Radnowice! A, fajny wózek, pięknie wyposażony w klimatyzację zewnętrzną. Tak! Jacy młodzi przedstawili młodzi mieszkańcy Radnowic! I teraz osiedle Śliwice! Młodzi złożył takie kwiatuszki! Wow, jest trochę tremy, drodzy Państwo, u tych młodych ludzi, więc uśmiechamy się, żeby się nie przestraszyli. Najmłodniejsze kursy, wow, ale zmierza w naszym kierunku. Osiedle Wójcice, Tnuchów, Wójcice.
piękne kapelusze. No tak to nasze, bo to było trzecie głowy. Oczywiście w najmocniejszym tym sezonie kolorze. Piękne, żółte. Pani się uśmiechnie, o, proszę bardzo, jest. Sukces, są brawa. Są i obuchowskie morsy. Dzisiaj się chyba trochę męczą, co za ciepło na kąpiel. No właśnie. Myślałem, że morsy jakoś chłodnie okupiano. Ale też sobie chodzi. Koło gospodyń miejskich wiodłów. Ten mały to idealnie chyba na wesele. Mały żywica małe. No tak. Ciągnik, nie czarny, ale też robi wrażenie. Fantastycznie przezdobione do oczywiście wianki. Nie tak dawno była leczka zajańska, więc jak najbardziej na miejscu. Panuszy się zrobiło pomarańczowo. Stowarzyszenie Okruchowskie Tiranie. No tak dało się wyczuć się drapież gość. Piranie, tak, tak. No to było dużo ekspresji, natomiast nie wiem jak nazwać piranie to jest męskie. Głodne będzie tylko piranie. Pozdrawiamy. Idzie do śmieszka, chociaż idzie to złe określenie. Zrobili pana, prawda? Trzeba iść mieć, a tam ci jadą, no. Ale fantastyczny ciąg. Idziemy, tu trzeba raz. I pięknie upierdzona przełkowiana Ciceta. Pozdrawiamy także literatyczne głowy. No, tutaj jeżeli pojawi się jakiś trep seter, to będzie będzie przepędzę mocne kolejny brawa. Komisja ocenia, że przez swoje są również po to, żeby członkowie komisji wyrobili sobie sami na temat poszczególnej choreografii, kreacji. Cóż, Nowice! Pojawiają się przed trybuną honorową. A przepraszam Państwa, już po, czy w trakcie, tak? Pozdrawiamy, tak, pani się uśmiechnie, zdrowa droga życia, klapra. No właśnie. Kawaler też musiał sobie strzelić. I jeszcze może. I osiedle Sarnowice. Kochane mamy, pozdrawiamy Sarnowice. Proszę, Sarnowice się uśmiechają. Mówiłowo drużynę. OSP, tak, jasne. Głody na rybek. OSP od Kuchów. Najmłodszym przedstawicielem miasta i gminy od Kuchów, bo to nasza przyszłość. No proszę, na dachu wozu bojowego OSP od Kuchów. Mamy nawet, jak dobrze widzę, a widzę, mamy teraz taką serię ze strażą w roli Wuby. Proszę spróbować. O! Pozdrawiamy Państwa tę różową wcianku, które podróżuje sobie teraz samochodem strażackim, a teraz przed wybudową OSP Wójcice. Więcej optymizmu, radości, uśmiechu. Fajnie jest. Jeżeli Państwo mają w tym kierunku z jakichś znajomych, przyjaciół, krewnych, rodziny, którzy się udarzą, to oczywiście trzeba wspierać.
Noże uderza w głowie. Można wydawać także odgłosy tak zwane kościowe, czyli wow, super i tak dalej. Albo w dowolny sposób wyrażać sobie wsparcie jakimś zdaniem za to, co zrobili. Kolejna delegacja Chałkowa. Chałków, cześć, jak się macie? Poproszę. Jest? No właśnie. Piękne kapelusze, drogie panie. OSP Chałków. Drodzy Państwo, idziemy pod prąd, bo samochód jedzie. Bardzo proszę. OSP Chałków, tak. OSP Wierzbno. To różne sygnały mają. Proszę, machają, dobry humor. Miałem nadzieję, że nadzieję to już koniec, ale się okazuje, że jeszcze nie do końca. Nadzieją cała wystawa, pokazy pirotechniczne. Panie się jeździ na dachu? No właśnie, jeżeli ktoś chce, to musi niestety zapisać się. Igona Wielka! Halo, Igona Wielka, więcej optymizmu! Jest i kijów! Mam balonika. Ja swoje porównałem. No, to 51 lato kwiatu w Podmuchowie zostało właśnie rozpoczęte.